przez na moment zatrzymać się tutaj na zamku i podkreślić, jak szczególnym miejscu się znajdujemy, bo zamek ze swojej istoty jest tak naprawdę strażnikiem przeszłości. Tutaj w Cieszynie się staje także strażnikiem mądrego projektowania i uosabia nowoczesność, zmianę i odważne spoglądanie w przyszłość. Od 17 lat współpracuje właśnie z firmami, organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest innowacyjne myślenie. Nieustannie zwraca uwagę na poprawę jakości życia. To jest chyba ten klucz i rozwinięcie tej definicji designu. Wspiera projektowanie dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Poszukuje nowych miejsc dla tradycyjnych technik rzemieślniczych i naturalnych materiałów i przy tym niezmiennie zaprasza oczywiście do odwiedzania najstarszych zabytków województwa śląskiego. Organizowany przez Zamek Cieszyn konkurs Śląska Rzecz wpisuje się dokładnie w ten sposób myślenia i od 17 lat w tym jednym, jedynym konkursie skupiają się twórcy lepszej codzienności. A jest to też, i warto to zawsze podkreślać, jedyny konkurs promujący lokalność i jako taki jest niezwykle doceniany w całym kraju. Nadsyłane zgłoszenia są dowodem na rosnącą świadomość i dumę z tego, co lokalne. Przy czym nie mówimy tu jedynie o dobrych pomysłach, ale o realizacjach, które też od tych 17 lat, od prawie dwóch dekad widoczne są przecież w całym województwie. Konkurs nagradza dlatego nie tylko projektantów, ale co bardzo ważne, instytucje, które dany projekt wdrażają, a jednocześnie nagrody te są wyrazem dbałości o mieszkańców i użytkowników. To czas, żeby przedstawić kategorie, w których przyznawane są nagrody. Państwo pewnie doskonale je znacie, ale mówimy tutaj o produkcie, grafice użytkowej, usługach i wystawiennictwach. Ja zerkam na te piękne nagrody, na kostki tam stojące, żeby słowo też o nich powiedzieć, chociaż wszyscy je chyba mamy w sercach, bo koncepcja statuetek konkursowych została zmieniona 2 lata temu. Nowe mają kształt białego sześcianu z białej porcelany. Taka czysta forma, symboliczna carte blanche, ona jest co roku w ręce projektantów laureatów poprzedzającej edycji konkursu. I tegoroczna jest efektem współpracy grupy projektowej Tukej. No, są tutaj oczywiście pewnie z nami Justyna Kucharczyk i Agnieszka Nawrocka z Muflą Studio. A tutaj projektują Weronika Mer i Maria Prochaczek. Studio to też jest odpowiedzialne, uwaga, za identyfikację wizualną tegorocznej Śląskiej Rzeczy, a to wszystko zobaczymy w czasie wystawy w oranżerii. Bogdan Kosak, o którym ja bardzo lubię mówić, co roku statuetki pieczołowicie przygotowuje. Już za chwilę lista nominowanych, to ja jeszcze przypomnę przynajmniej te nazwiska, którzy ciężko pracowali, tych wszystkich, którzy ciężko pracowali, żeby nominowanych wyłonić. Jest profesor Czesława Frejlich, Aleksandra Monsiu-Szatkowska, Magdalena Chorąży-Suchy, Jarosław Szczęsny, dr Daniel Zieliński, Filip Tofil, Marcin Piotrowski, Ryszard Poniedziałek. Wszystkich naszych jurorów wymieniła już pani dyrektor. I to jest też bardzo dobry moment, żeby podziękować wszystkim patronom honorowym konkursu, którymi są marszałek województwa śląskiego, marszałek województwa opolskiego, burmistrz miasta Cieszyna i Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Dziękujemy też patronom konkursu, a są nimi ci partnerzy, to Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej i Zjednoczeni Designu.